jakieś są... Tak, tak, bateria. Jakieś są problemy. Ta część Europy, w której Polska leży, wcale... Dziękuję bardzo. Wcale nie jest gorsza. Przeciwnie, jest najważniejszą częścią Europy, na co zwrócił uwagę nawet nie Polak, bo Polak to zaraz byłby posądzony o jakieś ksenofobię czy homofobię, tylko Anglik, a właściwie Walijczyk, profesor Norman Davis, który się zajmuje dziejami Europy Środkowej. I Norman Davis zwrócił uwagę, że jeśli ktoś chce panować nad Europą, no to najpierw musi zapanować nad sercem Europy, a sercem Europy jest Europa Środkowa. Dzisiaj może nie jest to takie widoczne jak w wieku XIX, kiedy Europa panowała nad światem. W związku z tym każdy, kto chciał panować nad światem, a jak Państwo wiecie, amatorów panowania nad światem nigdy nie brakowało, każdy, kto chciał panować nad światem, musiał zapanować najpierw nad Europą. Ale żeby zapanować nad Europą, musiał zapanować nad sercem Europy, czyli nad Europą Środkową. Chyba mam tutaj. Proszę Państwa, może ja mam donośny głos, to może będzie słychać mnie bez mikrofonu, bo tak to będziemy się tutaj użerać z tymi martwymi przedmiotami. Słychać mnie tam na końcu? No to dobrze. Proszę Państwa, zacznę od tego, może żebyśmy lepiej to zrozumieli, to musimy się cofnąć w czasie do roku 1815. W roku 1815 zakończyły się wojny napoleońskie, no i trzeba było w Europie posprzątać po wojnach napoleońskich, w związku z tym przedstawiciele koalicji antynapoleońskiej, ale również przedstawiciel Francji w osobie księcia Talleyranda, wszyscy zjechali do Wiednia i tam postanowili utworzyć nowy porządek polityczny w Europie, żeby na gruzach tego dawnego porządku, zdruzgotanego przez wojny napoleońskie, no jakiś ustanowić porządek polityczny na przyszłość. I ustanowili ten porządek, który można nazwać od miejsca jego ustanowienia porządkiem wiedeńskim. Fundamentem tego porządku było założenie równowagi sił w środkowej Europie między trzema europejskimi mocarstwami, Rosją, Austrią i Prusami. To założenie równowagi sił zostało wzmocnione dodatkowo porozumieniem między tymi zainteresowanymi mocarstwami, takim trójporozumieniem, znanym potocznie jako Święte Przymierze. Te mocarstwa były zainteresowane utrzymaniem tego nowego porządku, dodatkowo, ponieważ każde z nich wzmocniło się kosztem rozbiorów Polski. Zwłaszcza jedno państwo się wzmocniło kosztem rozbiorów Polski, mówię o Prusach. Prusy przed rozbiorami Polski były właściwie drugorzędnym państwem europejskim i dopiero rozbiory Polski pozwoliły mu awansować do rangi pierwszorzędnego mocarstwa europejskiego i już od tamtej pory występuje jako pierwszorzędne mocarstwo europejskie. Porządek wiedeński przetrwał stosunkowo długo jak na Europę, bo aż 50 lat. I pierwsze takie zachwianie równowagi sił w środkowej Europie nastąpiło w roku 1866, kiedy to w ramach wojny prusko-austriackiej w bitwie pod Sadową wojsko pruskie rozgromiło armię austriacką. To jest pierwsze to zachwianie tej równowagi, a śmiertelny cios tej równowadze został zadany kilka lat później, w roku 1871, kiedy to Prusy rozgromiły w sposób spektakularny, rozgromiły Francję w ramach wojny francusko-pruskiej i pruski kanclerz Otto Bismarck wykorzystał to zwycięstwo do utworzenia Cesarstwa Niemieckiego. Cesarstwa Niemieckiego z Prusami jako kierownikiem politycznym tego przedsięwzięcia. Od tej pory nie ma mowy o żadnej równowadze sił między trzema mocarstwami europejskimi. Przeciwnie, ta równowaga jest wypierana przez rywalizację między Cesarstwem Rosyjskim i nowo powstałym Cesarstwem Niemieckim o schedę po słabnącym z dziesięciolecia na dziesięciolecie Cesarstwie Austriackim. Dlaczego te dwa cesarstwa, mówię o niemieckim i rosyjskim, rosły w siłę, a Cesarstwo Austriackie z dziesięciolecia na dziesięciolecie słabło?
na pewno wiele przyczyn się na to złożyło. Ja bym chciał zwrócić uwagę Państwa na jedną przyczynę, którą była ideologia polityczna, jaka narodziła się w Europie u progu wieku XIX. Tą ideologią polityczną był nacjonalizm. Nacjonalizm dzisiaj nie ma dobrej reputacji, przynajmniej w niektórych kołach, tam w środowisku Gazety Wyborczej, no to nie ma dobrej reputacji. Charakterystyczne jest to, że w tym środowisku nacjonalizm nie ma dobrej reputacji, ale środowiska żydowskie organizują się na zasadzie narodowej, więc wiedzą co dobre, ale tylko innym by nie pozwolili, prawda? Proszę Państwa, nacjonalizm nie ma dobrej reputacji, dzisiaj przynajmniej w tych kręgach przypisywane są nacjonalizmowi cechy demoniczne. Niesłusznie, niesłusznie. Nacjonalizm nie ma żadnych cech demonicznych. Istotą nacjonalizmu jest pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Ten pogląd jest w pewnych sytuacjach słuszny, a w innych już niekoniecznie. Z wyjątkiem takich wrogów narodu polskiego, jakim był kanclerz Otto Bismarck. Kanclerz Otto Bismarck uważał, że naród polski nie powinien się politycznie zorganizować w państwo pod żadnym pozorem. Odmawiał nam tego prawa. To inni już tak daleko nie idą i nie odmawiają narodowi polskiemu jako wspólnocie etnicznej, żeby się politycznie zorganizowała w państwo. Ale nie tylko naród polski stanowi wspólnotę etniczną, bo na przykład wspólnotę etniczną stanowią górale, kurpie, kaszubi, no i co, oni też się powinni politycznie organizować w państwo, oni sami uważają, że nie. Także ten pogląd bywa w pewnych sytuacjach słuszny, w innych niekoniecznie, ale nie ma w nim niczego demonicznego. Demoniczność pojawia się w przypadku ekscesu nacjonalizmu. I najłatwiej to wyjaśnić przez odwołanie się do stosunków rodzinnych. O ile nacjonalizm można porównać do postawy ojca rodziny, który uważa, że ma obowiązki w pierwszej kolejności wobec własnych dzieci, a dopiero w drugiej kolejności wobec dzieci cudzych, bo te cudze dzieci to mają własnych rodziców i tak dalej, i nie ma w tym nic osobliwego, to jest jak gdyby oczywista oczywistość, to eksces nacjonalizmu, który nazywamy szowinizmem, jak już trzymamy się tej analogii, polegałby na tym, że ten ojciec rodziny w trosce o zapewnienie lepszego startu życiowego własnym dzieciom zacząłby cudze dzieci mordować. No to wtedy rzeczywiście rys demoniczny się pojawia, ale w samym nacjonalizmie żadnego rysu demonicznego nie ma. Proszę Państwa, nacjonalizm oddziałuje potężnie na narody Europy. Pojawia się u progu wieku XIX, a już 50 lat później, niecałe nawet 50 lat później, w połowie wieku XIX odnosi triumf spektakularny. Wyrazem tego triumfu nacjonalizmu w Europie jest Wiosna Ludów. Wszystkie narody europejskie uważają, że powinny się politycznie zorganizować w państwo. Nawet oddziałuje to na europejskich Żydów. Taki paryski korespondent wiedeńskiej gazety Neue Freie Presse, Theodor Herzl, przejmuje się bardzo ideami nacjonalistycznymi i formułuje zasady nacjonalizmu żydowskiego, nazywanego sionizmem, w takiej broszurze pod tytułem Der Judenstaat, czyli państwo żydowskie, formuje zasady tego nacjonalizmu żydowskiego. Twierdzi Theodor Herzl, że Żydzi są takim samym narodem, jak i każdy inny, w związku z tym powinni się politycznie zorganizować państwo. Z Żydami jest taki problem, że o ile w XIX wieku, że o ile inne narody europejskie mają geograficznie określone siedziby narodowe, to Żydzi nie mają. Żydzi żyją w rozproszeniu, no i od razu się pojawia pytanie, gdzie to państwo ma być. Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. W związku z tym sionizm jest początkowo przez Żydów samych odrzucany. Żydzi, asymilowani Żydzi zachodnioeuropejscy, którzy zajmują wybitne stanowiska w społecznościach, w których żyją, tam są przemysłowcami, finansistami, naukowcami, przedsiębiorcami. Theodor Herzl proponuje, że mają to wszystko rzucić
i przenieść się gdzieś, nie wiadomo gdzie, żeby budować państwo żydowskie, to oni uważają, że ten cały Herz to jest Ein Michigener Kopf, prawda, i w ogóle nie chcą wysłuchać. Z kolei religijni Żydzi ze wschodniej Europy uważają, odrzucają sionizm z innych powodów, mianowicie z powodów religijnych uważają, że państwo żydowskie wcale nie jest nikomu potrzebne. Najważniejsze jest odbudowa świątyni jerozolimskiej, a to państwo jeszcze nie daj Boże by było demokratyczne, miałoby ustrój republikański, co było ewidentnie sprzeczne z nakazami mojżeszowymi, który tam raczej preferuje ustrój arystokratyczny, powiada idź, a zwołaj starszych Izraela, więc to ustrój arystokratyczny od strony politycznej. Krótko mówiąc, odrzucany jest sionizm zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i dopiero sprawa Dreyfusa we Francji oddziałuje na Żydów asymilowanych, a na rodziny nacjonalizmu rosyjskiego, który zaowocuje pogromami żydowskimi, zmienia stosunek społeczności żydowskiej, Żydów europejskich do syjonizmu i w 1897 roku na pierwszym kongresie syjonistycznym w Bazylei syjonizm jest oficjalnie uznany jako dominująca doktryna polityczna diaspory żydowskiej. No i tak pozostaje do dnia dzisiejszego, z tym, że oczywiście syjonizm ewoluuje w porównaniu do tego klasycznego, sformułowanego przez Theodora Herzla. Przypominam, że podstawowa teza wyjściowa Theodora Herzla to jest taka, że Żydzi są takim samym narodem, jak i każdy inny. I tymczasem syjonizm współczesny tę tezę modyfikuje. Sionizm współczesny głosi podstawową tezę, że Żydzi nie są takim samym narodem jak i każdy inny. Żydzi są wyjątkowym narodem wśród narodów. W związku z tym mają prawo, czy roszczą sobie takie prawo do instrumentalnego traktowania innych narodów, co oczywiście budzi irytację i może stać się przyczyną poważnych problemów w przyszłości. Proszę Państwa, jak wspomniałem, nacjonalizm oddziaływuje wzmacniająco w wieku XIX na cesarstwo niemieckie i cesarstwo rosyjskie i osłabiająco na cesarstwo austriackie. Dlaczego? Ano dlatego, że cesarstwo austriackie było pewnym politycznym eksperymentem, który polegał na tym, że stosunkowo nieliczna mniejszość niemieckojęzyczna władała morzem ludów obcoplemiennych. I dopóki podstawową z doktryną polityczną była zasada legitymizmu, no to nic złego się nie działo, to ta mniejszość niemieckojęzyczna sprawnie władała tymi ludami obcoplemiennymi, ale w momencie, kiedy pojawił się nacjonalizm, kiedy te ludy obcoplemienne, że tak powiem, przejęły się nacjonalizmem, no to władza niewielkiej mniejszości niemieckojęzycznej została zakwestionowana. Każdy z tych narodów tworzących Cesarstwo Austriackie chciał mieć własne państwo i to rozsadzało ten polityczny organizm, jakim było Cesarstwo Austriackie. I ta rywalizacja między Cesarstwem Niemieckim i Cesarstwem Rosyjskim doprowadza do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku. Nikt nie nazywał wtedy tej wojny pierwszą wojną światową, dlatego że nikt nie wiedział, że będzie druga, więc to była Wielka Wojna. I Wielka Wojna kończy się w sposób dziwaczny. Rosja, która początkowo należy do koalicji antyniemieckiej, w roku 1917 doznaje wstrząsu w postaci rewolucji bolszewickiej i bolszewicy zawierają separatystyczny pokój z Niemcami w Brześciu w 1917 roku. Wskutek czego Rosja już nie może wykorzystać w następnym roku owoców zwycięstwa nad państwami centralnymi. W rezultacie w Europie Środkowej wytwarza się polityczna próżnia, bo Rosja pogrąża się w zapaści spowodowanej rewolucją bolszewicką i wojną domową. Cesarstwo Austriackie już nie przetrzymało tego eksperymentu, rozpadło się całkowicie, a Niemcy przegrały wojnę na Zachodzie. W rezultacie w Europie Środkowej wytworzyła się polityczna próżnia, którą wypełniają natychmiast niepodległe państwa zorganizowane na zasadzie narodowej. Zorganizowane na zasadzie narodowej, między innymi Polska. I ten stan rzeczy zostaje zaaprobowany przez twórców nowego porządku politycznego, który powstaje na gruzach Europy
po I wojnie światowej, mianowicie porządku wersalskiego. Proszę Państwa, warto odnotować może taki miły akcent, który pod adresem Polski oczywiście, który towarzyszył podpisaniu traktatu wersalskiego, a spowodowany był ten akcent roztargnieniem francuskiego szefa protokołu dyplomatycznego, pana Ducasta. Otóż pan Ducasta był szefem francuskiego protokołu, no i Francja była gospodarzem konferencji pokojowej w Wersalu, w związku z tym była odpowiedzialna za przygotowanie tego dokumentu w postaci traktatu wersalskiego. Rząd francuski zamówił u fabrykanta określoną ilość arkuszy papieru. Fabrykant się zobowiązał, że nie sporządzi takiego papieru już nigdy, znaczy unikalny papier, i na tym papierze zostanie sporządzony egzemplarz, jedyny unikalny traktatu wersalskiego, i żeby sprawnie sam proces podpisywania tego traktatu przebiegał, no to rząd francuski poprosił inne państwa o dostarczenie pieczęci państwowych i ministrów spraw zagranicznych o dostarczenie, przeważnie to byli ludzie z arystokracji, o dostarczenie pieczęci herbowych. One zostaną odciśnięte na laku zawczasu, także potem tylko będzie podpisywanie, już nie żadne tam takie techniczne czynności nie będą temu przeszkadzały. No i tak się stało. Państwa i ministrowie spraw zagranicznych dostarczyli te pieczęcie, ale pan Ducasta poprzybijał je na chybił trafił. Także ten unikalny egzemplarz traktatu wersalskiego został po prostu zmarnotrawiony. No i na szczęście, nie wiadomo było co robić, na szczęście fabrykant okazał się nieuczciwy. Sporządził więcej arkuszy tego papieru. Już rząd francuski przeszedł nad tym do porządku. Sporządzono następny egzemplarz traktatu wersalskiego. Już pan Ducasta został odsunięty od wszystkich czynności. Urzędnicy poprzybijali pieczęcie tam, gdzie powinny być poprzybijane. No i wreszcie w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego rozpoczęła się ceremonia podpisywania traktatu. Scenariusz był taki, że kiedy Jerzy Clemenceau wyczyta pierwsze państwo, którego delegacja ma się zbliżyć do stołu prezydialnego, żeby podpisać traktat, pan Ducasta ma nacisnąć guzik dzwonka elektrycznego połączony z baterią artylerii w Parku Wersalskim i bateria ma rozpocząć salut artyleryjski, który będzie trwał przez cały czas podpisywania traktatu. Ale pan Ducasta się zapatrzył, zasłuchał, zapomniał o tym dzwonku. No i Clemenceau wyczytuje kolejne państwa, Angleterre, później tam inne, alfabetyczne, według alfabetycznej kolejności, i w grobowej ciszy się odbywa to. Żaden salut artyleryjski. I dopiero kiedy Clemenceau wywołał Polskę, Napoleon i Ignacy Paderewski, Roman Dmowski zbliżyli się do stołu prezydialnego, żeby podpisać traktat, pan Ducasta przypomniał sobie o tym dzwonku, nacisnął guzik, bateria rozpoczęła salut, ale dopiero przy Polsce, tak? Polska została dzięki roztargnieniu pana Ducasta specjalnie wyróżniona. Proszę Państwa, porządek wersalski ufundowany był na zupełnie odmiennym założeniu niż porządek wiedeński. O ile porządek wiedeński był ufundowany na założeniu równowagi sił między trzema mocarstwami europejskimi, to porządek wersalski był ufundowany na założeniu słabości Niemiec i słabości Rosji. Bo tylko słabość Niemiec i słabość Rosji umożliwiała istnienie niepodległych państw narodowych w Europie Środkowej. I oczywiście ani Niemcy, ani Rosjanie były z tego zadowolone. I przechodząc do porządku nad różnicami ustrojowymi dzielącymi obydwa państwa, Niemcy i Rosja natychmiast przystąpiły do współpracy nad obaleniem porządku wersalskiego. Mimo różnic ustrojowych i takim prawno-ustrojowym wyrazem tej współpracy było porozumienie w Rapallo w roku 1923. I okres międzywojenny to jest okres postępującej erozji porządku wersalskiego. Ta erozja przyspiesza od roku 1933, kiedy w Niemczech do władzy dochodzi wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Adolf Hitler początkowo stwarza wrażenie, że on nie chce obalać porządku wersalskiego, on chce tylko go skorygować, usunąć z niego takie najbardziej rażące niesprawiedliwości
wobec Niemiec i zabiega w związku z tym za każdym razem, kiedy Niemcy uzyskują korzyści polityczne albo terytorialne, to Adolf Hitler zabiega o aprobatę Wielkiej Brytanii i Francji jako gwarantek porządku wersalskiego. I ostatnim takim momentem, kiedy ono to zabiega i taką aprobatę uzyskuje, jest Pakt Monachijski w 1938 roku, ale śmiertelny cios porządkowi wersalskiemu zostaje zadany rok później, 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to w Moskwie zostaje podpisane porozumienie między Rzeszą Niemiecką i Związkiem Sowieckim, zwane potocznie Paktem Ribbentrop-Mołotow. Dlaczego Pakt Ribbentrop-Mołotow zadaje śmiertelny cios porządkowi wersalskiemu? Ano dlatego, że treścią Paktu Ribbentrop-Mołotow jest podział Europy na dwie strefy wpływów, strefę wpływów sowieckich i strefę wpływów niemieckich. I nie tylko Wielka Brytania ani Francja nie są konsultowane w tej sprawie, ale nawet o tym nie wiedzą. I Pakt Ribbentrop-Mołotow stawia Wielką Brytanię i Francję wobec pewnego dylematu. Jak się w tej sytuacji mają obydwa państwa zachować? Czy przyjąć do wiadomości Pakt Ribbentrop-Mołotow, ale to by oznaczało rezygnację Wielkiej Brytanii i Francji z mocarstwowego statusu, czy też podjąć próbę obrony swojego mocarstwowego statusu siłą. I Wielka Brytania i Francja wybierają tę drugą opcję, podejmują obronę swojego mocarstwowego statusu siłą, tym łatwiej im to przychodzi, że zgłasza się ochotnik, który gotów, oświadcza, że gotów jest bronić mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji za wszelką cenę, nawet za cenę własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. Wspominam o tym dlatego, że również dzisiaj, również wśród ludzi wykształconych, a może nawet zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, pokutuje pogląd, że Wielka Brytania i Francja weszły do II wojny światowej w obronie niepodległości Polski. Odwrotnie, to Polska, ryzykując wszystko, łącznie z własnym istnieniem, stanęła w obronie mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji, została zresztą za to przykładnie ukarana. Proszę Państwa, II wojna światowa, bo to Pakt Ribbentrop-Mołotow otwiera drogę do II wojny światowej, II wojna światowa kończy się całkowitą katastrofą państwa niemieckiego. Niemcy zostają zlikwidowane, terytorium niemieckie zostaje podzielone na strefy okupacyjne, a na gruzach porządku, na gruzach Europy zostaje ustanowiony nowy porządek polityczny pod koniec II wojny światowej w lutym 1945 roku w Jałcie. Założenie porządku jałtańskiego jest trochę podobne do założenia porządku wersalskiego, z tym, że porządek jałtański już odzwierciedla polityczny upadek Europy, bo porządek jałtański jest ufundowany na założeniu równowagi sił w środkowej Europie, ale już nie między mocarstwami europejskimi, tylko między dwoma mocarstwami, z których jedno jest w ogóle pozaeuropejskie, mówimy o Stanach Zjednoczonych, a drugie tylko częściowo jest europejskie i to w znaczeniu geograficznym, mówię o Związku Sowieckim, które częściowo był państwem europejskim, a częściowo azjatyckim, a jeśli chodzi o ustrojową stronę i mentalną, no to w ogóle nie miał z Europą nic wspólnego, prawda? I to jest treścią, założeniem podstawowym porządku jałtańskiego, jest równowaga w Europie Środkowej między tymi dwoma mocarstwami, oczywiście z ich satelitami. I porządek jałtański znowu przetrwał stosunkowo długo jak na Europę, bo aż 50 lat. I w 80 lata, od początku lat 80 mamy do czynienia z postępującą erozją politycznego porządku jałtańskiego. I ta postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego została zauważona również przez sowieciarzy, którzy postawili sobie pytanie, no co oni mają w tej sytuacji robić? Czy bronić politycznego porządku jałtańskiego za wszelką cenę? Ale nie wiadomo, jaka ta wszelka cena będzie, jak wysoka będzie ta cena i czy się uda go obronić, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I Michał Gorbaczow w roku 85 decyduje się na manewr ucieczki do przodu. Na spotkaniu w Genewie proponuje prezydentowi Reaganowi
zawarcie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów było uznane za wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo rzeczywiście tak było, ale nie była to żadna propozycja kapitulacji, zwłaszcza kapitulacji bezwarunkowej, dlatego że nuklearny potencjał sowiecki przecież był nietknięty. Ba, nawet konwencjonalny potencjał sowiecki był nietknięty, w związku z tym żadnej kapitulacji, a zwłaszcza bezwarunkowej, mowy być nie mogło. Zatem istota propozycji Michała Gorbaczowa polegała na tym, że zamiast bronić politycznego porządku jałtańskiego za wszelką cenę, rozsądniej będzie zaproponować Amerykanom wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, którego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. No i propozycja została przez stronę amerykańską przyjęta, czego wyrazem były doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, na kolejne spotkanie w 1987 roku w Waszyngtonie, w 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie, a w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Bush starszy, przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany i już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie Środkowej, czy w ogóle w Europie, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze Środkowej Europy. To oczywiście stwarzało przed narodami Środkowej Europy perspektywę politycznego wyzwolenia. A z kolei ta perspektywa politycznego wyzwolenia stawiała obydwu negocjatorów w obliczu pewnej trudności. No bo jeżeli mają się całe narody politycznie wyzwolić, to muszą w jakiś sposób wziąć w tym udział. No nie mogą się dowiedzieć z gazet, że się wyzwoliły, zwłaszcza z Trybuny Ludu, to by nie uwierzyły w ogóle w to. A? Więc muszą jakoś wziąć w tym udział. To wymaga masowości, żywiołowości, ba, nawet gwałtowności, spontaniczności. A z drugiej strony, ponieważ ewakuować się ma imperium, które na tym obszarze dysponuje bronią jądrową, to żeby nawet przypadkowo nie doprowadzić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, to trzeba ten proces utrzymać pod ścisłą kontrolą. Jak to pogodzić? Z jednej strony masowość, żywiołowość, gwałtowność, spontaniczność, a z drugiej strony ścisłą kontrolę. Proszę Państwa, no tutaj wiedza o teatrze przychodzi nam z pomocą. Każdy bywalec teatru wie, że im bardziej naturalnie się aktor zachowuje na scenie, tym więcej pracy musiał wcześniej w to włożyć. Im więcej drobiazgowych przygotowań, tym lepsze wrażenie naturalności i spontaniczności. I tak właśnie się to odbyło w tym przypadku. Opowiadał mi Guy Saumon, taki francuski dziennikarz, któremu z kolei to opowiadał francuski ambasador w Bułgarii. Otóż w latach 80. lewica francuska była bardzo antysowiecka. Nie lubili tych gerontokratów kremlowskich. W związku z tym prezydent Mitterrand, jak przyjeżdżał do krajów socjalistycznych, no to musiał oczywiście spotykać się i rozmawiać z tymi komuchami, no bo musiał, ale dla równowagi życzył sobie, żeby zaaranżować mu spotkanie z jakimiś miejscowymi dysydentami, a przynajmniej z jednym miejscowym dysydentem. On się tam z nim fotografował, prasa francuska to publikowała, lewica francuska była zachwycona, a przebiegły prezydent Mitterrand przypinał sobie kolejne listki do wieńca sławy. No i miał przyjechać z oficjalną wizytą do Bułgarii. W związku z tym francuski ambasador w Sofii, ten, który to opowiadał, dostał rozkaz przygotowania prezydentowi Mitterrandowi jakiegoś miejscowego dysydenta na śniadanie. No i zaczął szukać tego dysydenta własnymi kanałami, ale bezskutecznie. Nie było żadnego, nie natrafił na żadnego, a tu termin wizyty prezydenta Mitterranda się nieubłaganie zbliżał, więc on trochę z tych nerwów już stracił głowę i zadzwonił do MSW tamtejszego, bułgarskiego. Czy nie mają dysydenta? A tam jakiś służbista odebrał telefon i zaczął go szpacować. Mówi, to prowokacja, tu nie ma żadnych dysydentów, tu cały naród jest z partią, z Stowarzyszeniem Żywkowym i tak go tam szpacuje, więc ten dopiero w tym momencie się zorientował, co narobił. Nie dość, że dysydenta nie znalazł, to jeszcze takie głupstwo zrobił na koniec. No już odłożył słuchawkę i zaczął w myślach pakować walizki, bo koniec kariery. I kiedy tak siedział pogrążony w rozmyślaniach,
Po 15 minutach zadzwonił telefon z MSW. I słodki głosik, mówi, potrzebujecie dysydenta, towarzyszu? Proszę bardzo, u nas dysydentów z kolką ugodną, więc on uradowany, że skórę uratował, zaaranżował śniadanie z tym dysydentem. Prezydent Mitterrand był zachwycony. Tym dysydentem okazał się profesor Żeliu-Żelew, późniejszy pierwszy demokratyczny prezydent Bułgarii. A w Rumunii to nawet takiego nie było i rolę opozycji politycznej musiała odegrać Securitate, tajna policja, i tak się wczuła w rolę, aż rozstrzelała Mikołaja Czałszewskiego i jego żony. No czegoż chcieć więcej, prawda? Z lepszego autentyzmu trudno oczekiwać. Proszę Państwa, w Polsce jak było, tak było, ale to my się tym nie będziemy akurat zajmowali. Doszło do rzeczywiście ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, zanim to jeszcze nastąpiło. Wiadomo było, że Imperium Sowieckie się do tej ewakuacji przygotowuje. Co z kolei znowu prowadzi do wytworzenia się próżni politycznej w środkowej Europie, tak jak w roku 1918, po I wojnie światowej. I państwa środkowej Europy, nauczone kruchością założeń politycznego porządku wersalskiego, tym razem postanowiły ująć sprawy swojej niepodległości w swoje ręce, żeby stworzyć taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku cztery państwa na spotkaniu w Budapeszcie, cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie zwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, w związku z tym to porozumienie zaczęło być nazywane Pentagonale. I wreszcie Polska jako uczestnik szósty, w związku z tym to porozumienie nazwane zostało Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Ano liczyli na to, że znowu pojawia się wyjątkowy moment dziejowy, kiedy to Rosja znowu pogrąża się w zapaści i trzeba wykorzystać ten sprzyjający moment dziejowy do stworzenia systemu trzeciej siły w środkowej Europie, czy takiej siły, która by gwarantowała niepodległość państw środkowoeuropejskich. Wprawdzie Niemcy nie pogrążały się w żadnej zapaści, przeciwnie, szykowały się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale sygnatariusze Heksagonale liczyli na to, że Niemcy są skrępowane powiązaniami w ramach wspólnot europejskich i ze względu na te powiązania też nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. Więc trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, bo może się nie powtórzy już nigdy, i stworzyć fakty dokonane. Jeśli chodzi o Rosję, to się sprawdziło. Rosja nie próbowała specjalnie torpedować Heksagonale, natomiast nie sprawdziło się absolutnie, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, które odzyskały swobodę ruchu w Europie 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie zostało podpisane porozumienie 2+4, porozumienie 2+4 likwidowało okupację Niemiec, bo Niemcy do 12 września 1990 roku były formalnie okupowane. To porozumienie 2+4 likwidowało okupację Niemiec i otwierało drogę do zjednoczenia Niemiec, co nastąpiło miesiąc później. I proszę Państwa, jeśli chodzi o Niemcy, to się niestety nie udało. To założenie się nie sprawdziło, te oczekiwania się nie sprawdziły. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze Heksagonale. Natychmiast. I kanclerz Kohl posłużył się w tym celu takim trykiem trochę podobnym do tego, jakim się posłużył w swoim czasie kanclerz Hitler. Mianowicie Niemcy zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Jeżeli rozpada się jakaś większa całość, to pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części, które się z tej większej całości wyłonią. I proklamowanie niepodległości przez Słowenię i Chorwację, nawiasem mówiąc, Niemcy tego samego dnia jako pierwsze, jedyne państwo na świecie uznały niepodległość Słowenii i Chorwacji, pchnęło Jugosławię w ogień wojny domowej. Prawie natychmiast. A
pozostałe państwa heksagonalne, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowały. I od tej pory próżnię polityczną w Europie Środkowej wypełniają Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem. I ta polityka niemiecka 1 maja 2004 roku zostaje uwieńczona powodzeniem. 1 maja 2004 roku 9 państw Europy Środkowej zostaje przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc do przedsięwzięcia politycznego, którego Niemcy są kierownikiem. I Niemcy w ten sposób stwarzają polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa. Projekt Mitteleuropa pochodzi z roku 1915, a więc z drugiego roku Wielkiej Wojny. I jego treścią jest urządzenie Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Projekt Mitteleuropa przewidywał utworzenie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, a w każdym razie wtedy wszystkim się tak wydawało, to w Europie Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły próbę budowania gospodarek, no może nie od razu konkurencyjnych, bo to nie było takie proste, ale w każdym razie gospodarek niezależnych od gospodarki niemieckiej. I między innymi Polska i budowa Gdyni, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, wojny celne polsko-niemieckie, to są ilustracje budowy, prób budowy gospodarki niezależnej od gospodarki niemieckiej. Druga wojna światowa, podział Europy żelazną kurtyną, komunizm, to wszystko te procesy zniekształcił i zahamował, ale kiedy po upadku, że tak powiem, Związku Sowieckiego, polityka europejska weszła w stare kolejny, natychmiast wszystko to stało się aktualne. I 1 maja, tak jak powiedziałem, 2004 roku Niemcy stwarzają polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915, to znaczy, że wprawdzie po 90 latach, ale wygrywają pierwszą wojnę światową, bo jeżeli państwo realizuje, przystępuje do realizacji celów wojennych, jakie sobie wtedy postawiło, to wygrało. A że po 90 latach, no cóż, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Mówiąc nawiasem, pierwsza wojna światowa definitywnie zakończyła się stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. Tego dnia bowiem Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań za pierwszą wojnę światową, 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. Więc możemy powiedzieć, że 3 października 2010 roku pierwsza wojna światowa zakończyła się definitywnie. A druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne ustały, natomiast remanenty wojenne są otwarte. Remanenty wojenne po drugiej wojnie są otwarte. Więc dlatego wojny trwają dłużej niż działania wojenne i warto to mieć na uwadze. Proszę Państwa, kiedy Niemcy odzyskały swobodę ruchów w Europie, tak jak powiedziałem, po 12 września 1990 roku, zaczęły wyznawać, stały się wyznawcami pewnej doktryny politycznej i nawróciły się do pewnej linii politycznej. Otóż Niemcy stały się wyznawcami doktryny politycznej europeizacji Europy, zresztą do spółki z Francją. O co chodzi w tej doktrynie politycznej? Doktryna europeizacji Europy oznacza stopniowe, delikatne wypychanie Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Nie trudno się domyślić, dlaczego Niemcy są wyznawcami tej doktryny. Niemcy o niczym nie zapominają i Niemcy w związku z tym pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do europejskiej polityki Niemcy przegrały
dwa razy wojnę, którą mogły wygrać. W związku z tym nie są zainteresowane panoszeniem się Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, a i wyrazem tej niechęci jest doktryna europeizacji Europy. I druga rzecz, nawróciły się na linię polityczną. Na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której odszedł narwany cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I wyrazem tego powrotu do linii politycznej kanclerza Bismarcka ze strony Niemiec jest proklamowanie strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego. Które sprawia wrażenie, jak gdyby miało wyznaczać ramy polityki europejskiej. No ale jak my wiemy o tym, że Niemcy wyznają doktrynę europeizacji Europy, to Amerykanie tym bardziej o tym wiedzą. I wcale nie chcą się z tym pogodzić. I kiedy po safandulskim prezydencie Clintonie administrację amerykańską objął wojowniczy prezydent Jerzy Bush młodszy, natychmiast przystąpił do realizacji aktywnej polityki amerykańskiej w Europie. Wyrazem tej aktywnej polityki amerykańskiej w Europie było podpisanie czegoś w rodzaju deklaracji lojalności wobec Stanów Zjednoczonych przez 8 państw europejskich, między innymi Polskę, to w imieniu Polski premier Leszek Miller to podpisał. Rzut oka na mapę pokazywał, że te 8 państw leży na obrzeżach Festung Europa. Leży na obrzeżach twierdzy Europa, to znaczy, że aktywna polityka amerykańska w Europie zmierza do okrążenia Niemiec, takim pierścieniem stalowym. I Polska chętnie wzięła w tym udział, dlatego że to jest jakieś wyjście. Niestety mieliśmy pecha. 11 września 2001 roku następuje atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, wskutek czego priorytety amerykańskie w jednej chwili ulegają zmianie o 180 stopni. Na czele listy politycznych priorytetów Stanów Zjednoczonych znajduje się od tego momentu wojna z terroryzmem, cokolwiek by to miało oznaczać, ale konsekwencje tej zmiany priorytetów są takie, że do wojny z terroryzmem Stany Zjednoczone potrzebują sojuszników, między innymi Niemiec. I o żadnym okrążaniu już nie ma mowy. Ale chociaż tutaj to się zmieniło, to Amerykanie zostawili sobie taką resztówkę tej aktywnej polityki w środkowej Europie, polegającą na wzniecaniu zarzewia konfliktu między cesarstwem niemieckim i cesarstwem rosyjskim. Używam pewnego skrótu, cesarstwo niemieckie to jest Unia Europejska, ale wiadomo, że Niemcy są politycznym kierownikiem Unii Europejskiej, no i cesarstwo rosyjskie. Proszę Państwa, po co Amerykanom taki konflikt? Po co Amerykanie to robili? No, nie trudno się domyślić. Jeśli by taki konflikt rzeczywiście rozgorzał, to Niemcy musiałyby prosić o przyjaźń Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone by Niemcom tę przyjaźń zaoferowały, ale na własnych warunkach. To znaczy, że Stany Zjednoczone wracają do europejskiej polityki już nie wbrew Niemcom, tylko na ich prośbę, jako główny organizator polityki europejskiej, jako kierownik polityki europejskiej. No i do tej polityki wzniecania zarzewia konfliktu Stany Zjednoczone potrzebowały dywersantów. I trzech dywersantów się zgłosiło. Gruzja, Ukraina i Polska. Rola dywersanta może nie jest zaszczytna, ale nikt nam lepszej nie zaproponował, więc jak to mówią, dobra psu i mucha. I to ta dywersja to była polityka jagiellońska pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To tak trochę pompatycznie się nazywało polityką jagiellońską pana prezydenta Kaczyńskiego. Ona nie była sprzeczna z polskim interesem państwowym. Tyle błędem pana prezydenta Kaczyńskiego było to, że podjął się realizowania tej roli niebezpiecznej. Za darmo. No i niestety to się dla nas skończyło na szczęście nie tak bardzo źle.
ale skończyło się na tym, że nie, żadnych korzyści żeśmy z tego nie odnieśli. Bo 17 września 2009 roku prezydent Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy wydał deklarację, której nie tylko wycofał elementy tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki europejskiej. Wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki europejskiej spowodowało, że próżnię polityczną powstałą po wyjściu Amerykanów, po ewakuacji Amerykanów, natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama to zrobił? No tego nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale warto zwrócić uwagę na pewne wydarzenia, które poprzedzały słynny reset 17 września. Otóż 18 sierpnia 2009 roku ma miejsce spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Miedwiediewem w Soczi. Proszę Państwa, ponieważ w Polsce nie było lustracji, to ja też mam tajnych współpracowników, a co będę sobie żałował, prawda? Którzy na moją prośbę czytają izraelską prasę. I jak coś tam się ukazuje, to oni zaraz mi piszą, natychmiast wiem, co tam było. No i stąd się dowiedziałem, że ponieważ żaden komunikat się z tego spotkania prezydenta Peresa z prezydentem Miedwiediewem nie ukazał, ale prezydent Peres udzielił wypowiedzi jednej z izraelskich gazet i powiedział tam, że on złożył dwie obietnice prezydentowi Miedwiediewowi. Pierwszą taką, że Izrael nie uderzy na Iran. No to na razie dotrzymał, bo nie uderzył, prawda? Nie wiadomo, jak długo jeszcze by ta powściągliwość trwała, ale na razie nie uderza. I druga obietnica, że namówi prezydenta Obamę, on, Szymon Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama to zrobił. Nie tylko wycofał tarczę, ale i w ogóle się wycofał. I natychmiast, proszę Państwa, się wszystko zmieniło. Jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy z 17 września 2009 roku, która zawaliła prezydentowi Kaczyńskiemu całą politykę jagiellońską, a już rozpoczęła się w stosunkach polsko-rosyjskich epoka dyplomacji ikonowej. Ja używam tego określenia przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka w 70-tych latach miała miejsce w stosunkach między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Otóż w 70-tych latach ubiegłego stulecia Stany Zjednoczone nie miały z Chinami żadnych stosunków, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. No i nie wiadomo było, jak to, od czego tu zacząć, bo to nikt nie może stracić prestiżu, prawda? Kto pierwszy zacznie, to od razu prestiż. Więc rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci drużyna, amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli jacyś szpiedzy poprzebierani czy dyplomaci, prawdziwi sportowcy, no ale ktoś musiał ich tam odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, zająć się nimi i tak. Od rzemyczka do koniczka doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, zakończył wojnę w Wietnamie, no i tak się to, i teraz już stosunki są. Więc przez analogię, i to zostało nazwane dyplomacją ping-pongową. Więc przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, dyplomacja ikonowa. Jeszcze, jak pamiętam, nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy, a już z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja świątobliwych mnichów, którzy poprosili o kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z zamiarem takim, że jak te kopie dostaną, to zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem i tak dalej. No i tak się stało. I tak się stało. I ta wymiany tych ikon się odbywały kilkakrotnie, aż wreszcie ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem. W sierpniu 2012 roku przybył do Warszawy jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który na Zamku Królewskim w Warszawie razem z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Od razu widać, że
no coś się stało, prawda? Podkreślił to, co się stało, to możemy się domyślić z takiej wypowiedzi prasowej arcybiskupa Michalika, który powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie zrobić. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie zrobić. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dwa aspekty tej deklaracji o pojednaniu. Po pierwsze, deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, jest deklaracja par excellence polityczna, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż nie brakuje u nas płomiennych bojowników konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie pisnął nawet słówkiem. Widocznie każdy wiedział, jakie potężne moce są w to zaangażowane, że jak któryś piśnie, to one mu pisną, prawda? Nawet biurajski filozof się nie odezwał. I może on zawsze tam pyskuje. Ani ten Adam Tryfiński, to ten man Myszymenekow, to jest taki zupełnie osobisty nieprzyjaciel Pana Boga, ale nawet nie on cicho siedział. Widać było, że mają przykazane mordę w kubę, bo jak nie, to przypomną im, skąd im wyrastają nogi. Proszę Państwa, i to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jakie potężne moce musiały tam być zaangażowane. I drugi aspekt sprawy, no samo pojednanie. Samo pojednanie. Pojednanie jest aktem dwustronnym. Nie wystarczy, że my się pojednamy z Rosjanami. Jeszcze Rosjanie muszą się pojednać z nami, bo jak tylko my się z nimi pojednamy, to nie ma pojednania. A nie trzeba specjalnie znać Rosjan, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami nie na naszych warunkach, tylko na swoich. A na jakich konkretnie? A na jednym. Że my się pogodzimy ze statusem bliskiej zagranicy. Rosjanie nie mają do nas żadnego interesu. Od XVIII wieku już nie mają do nas innego interesu. O, czasami nas tam anektowali, ale w zasadzie im na tym specjalnie nie zależy. Natomiast na bliskiej zagranicy jak najbardziej. Więc proszę Państwa, widać było, jakie są polityczne skutki, resetu dokonanego przez prezydenta Obamę w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Natychmiast próżnię polityczną w środkowej Europie po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki natychmiast wypełniają strategiczni partnerzy. I trochę wyprzedziłem wydarzenia, bo rok 2012, ale rok po deklaracji prezydenta Obamy, rok i dwa miesiące po deklaracji prezydenta Obamy ma miejsce szczyt NATO w Brukseli w listopadzie roku 2010. Na tym szczycie NATO w Brukseli zostaje proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Co z tego wynika dla Polski ze strategicznego partnerstwa NATO-Rosja? No, Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Skoro zatem cały sojusz pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, no to Warszawa nie może przecież fikać, nie może wierzgać przy Kościeniowi. Ona też musi się w tym strategicznym partnerstwie z Rosją jakoś odnaleźć. I dlatego właśnie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Michalik mówi, na tym etapie nie mogliśmy tego nie zrobić. Nie mogliśmy nie podpisać deklaracji z Jego Świątobliwością Patriarchą Cyrylem o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Proszę Państwa, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. I wyłania się z tej deklaracji szczytu NATO w Lizbonie, wyłania się polityczny porządek, nowy polityczny porządek, który ma zastąpić porządek jałtański. To jest porządek lizboński, którego filarem jest po pierwsze strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Podobnie, a z kolei podstawą strategicznego partnerstwa NATO-Rosja jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. Porządek lizboński jest dosyć, to nie jest dla nas dobra wiadomość, dla Polski, dlatego że te strategiczne partnerstwa przypominają szczęki i madła, które się zaciskają na naszej głowie.
Im bardziej one się zaciskają, tym my już nie możemy w ten sposób głową ruszać, możemy tylko tak. Także, ale proszę Państwa, powiadam, nic nie jest, nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. I przed szczytem NATO w Lizbonie, miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie, ma miejsce inny szczyt. Mianowicie szczyt w Deauville. Szczyt w Deauville w październiku 2010 roku z udziałem naszej złotej pani Anieli z Berlina, prezydenta Miedwiediewa z Moskwy i francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Na tym ten szczyt ma charakter nieformalny, więc tam żadnych traktatów nikt nie podpisuje, ale nieformalnie też można różne rzeczy załatwić, dogadać. No i na tym szczycie w Deauville jedna rzecz została załatwiona. Nasza złota pani po długotrwałych molestowaniach zgodziła się wreszcie na pogłębienie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to niemiecką zgodę na budowę takiego kieszonkowego imperium francuskiego w basenie Morza Śródziemnego. No i nie wiadomo, co w zamian nasza złota pani otrzymała. Prawdopodobnie francuskie désintéressement w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak czy owak, w grudniu 2010 roku, a więc niecałe dwa miesiące po szczycie w Deauville, rozpoczyna się w Tunezji jaśminowa rewolucja. W wyniku jaśminowej rewolucji tamtejszy lud obalił tamtejszego tunezyjskiego tyrana. Dlaczego akurat od Tunezji się zaczęło? Ano, przyczyna jest prosta. Tak się złożyło, że wszystkie kierownictwa opozycyjnych partii tunezyjskich rezydowały w Paryżu pod czujnym okiem francuskiej rozwiedki, więc tu najłatwiej było tą rewolucję jaśminową zrobić. No, ale rewolucja jaśminowa się rozszerza, natychmiast się przerzuca na Egipt. Tamtejszy lud egipski obala egipskiego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka i wreszcie na Libię. Libijski lud obala tyrana libijskiego w osobie Muammara Kaddafiego. I tu się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville. Proszę Państwa, przecież żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, że Muammar Kaddafi był najukochańszą duszeńką Kremla. Był przyjaciel generała Jabłońskiego i tak dalej, nie mówiąc już o kremlowskich tam dygnitarzach. Ale kiedy lud libijski wyciągnął Muammara Kaddafiego z kanału i rozszarpał go na sztuki przed kamerami telewizji, bo on tak zginął, rozszarpany dosłownie na sztuki, to Kreml nawet słowem nie zaprotestował. Skoro tak świetnie się rozwijały te rewolucje jaśminowe w północnej Afryce, no to prezydent Obama, zachęcony tym powodzeniem, postanowił przeprowadzić rewolucję również w Syrii. I tu natrafił na opór, między innymi ze strony prezydenta Miedwiediewa, a później już prezydenta Putina. O Syrii żeśmy nic nie mówili. O Syrii nie było mowy. No i tu, mimo że bezbronni cywile syryjscy wystąpili zbrojnie przeciwko tamtejszemu tyranowi, wy Państwo wiecie, cywile dzielą się na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych i cywilów bezbronnych. Cywile zwyczajni na ogół są bezbronni rzeczywiście, natomiast cywile bezbronni to są na ogół świetnie uzbrojeni. No i bezbronni cywile wystąpili przeciwko syryjskiemu tyranowi w osobie prezydenta Assada. Ale szło im nie sporo, bo prezydenta Assada wsparli sobie Rosjanie. Dlaczego a z kolei bezbronnych cywilów wspierał prezydent Obama? Dlaczego prezydentowi Obamie zależało na zwycięstwie demokracji w Syrii? Proszę Państwa, pewnym niepokojem w bezcennym Izraelu, z pewnym niepokojem przyjmowana jest realizacja irańskiego programu nuklearnego. Nie dlatego, żeby w bezcennym Izraelu obawiano się, że Teheran zrzuci bombę na Izrael.
Kiedyś w przystępie, niewytłumaczanym przystępie szczerości, wyjaśnił przyczyny tego niepokoju izraelski minister pracy. Otóż powiedział on tak, że jeśli tylko Teheran wejdzie w posiadanie broni jądrowej, to tylko kwestia czasu i to krótkiego, kiedy w posiadanie broni jądrowej wejdzie Arabia Saudyjska i Egipt. I powiada ten minister, kto będzie wtedy chciał mieszkać w Izraelu? No słuszna racja, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. Proszę Państwa, więc dlatego na dobry porządek to nie Izrael, czyli przepraszam, jaki tam Izrael, niezidentyfikowane samoloty, które nadleciałyby nad Oceanu Indyjskiego, zbombardowałyby wszystkie irańskie instalacje nuklearne i odsunęłyby realizację irańskiego programu atomowego bliżej nieokreśloną przyszłość. Niestety nie można tego zrobić, ponieważ Iran ma dwustronny układ wojskowy z Syrią. I w ramach tego dwustronnego układu wojskowego z Syrią wyposażył armię syryjską w całkiem sporą ilość rakiet bliskiego i średniego zasięgu. I gdyby tylko niezidentyfikowane samoloty nadleciały z nad Oceanu Indyjskiego i tak dalej, to wtedy rój rakiet syryjskich by poszybował w stronę bezcennego Izraela. Wprawdzie Izrael ma system obrony przeciwrakietowej pod nazwą Żelazna Mycka, ale jak rój jest dostatecznie duży, to zawsze kilkadziesiąt pocisków się przetrze. A ponieważ terytorium izraelskie nie jest duże, to kilkadziesiąt pocisków może sprawić, że właściwie już nie będzie o co walczyć. I dlatego najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii. Państwo rozumiecie, taka ma być, taka musi być kolejność. Demokracja w Syrii musi najpierw zwyciężyć, w związku z tym prezydent Obama bardzo był w to zaangażowany, a ponieważ bezbronnym cywilom syryjskim nie za bardzo szło z tym tyranem, to prezydent Obama przedstawił w czerwcu 2013 roku warunki brzegowe zagranicznej interwencji wojskowej. Że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, no to wtedy tak. To wtedy już świat nie będzie czekał i zrobić z tyranem porządek. No i bezbronni cywile się postarali, aż dwa razy użyli broni chemicznej. A prezydent Obama nic, bo okazało się, że nikt nie chce się przyłączyć do tej interwencji, a prezydent Obama troszkę się obawiał samodzielnie tam do Syrii interweniować. No i kiedy prezydent Obama nic, to bezbronni cywile w niego zwątpili. Bezbronni cywile w niego zwątpili i tak się narodziło państwo islamskie. Przez wypadek przy pracy prezydent Obama wypuścił z butelki straszliwego dżina. Teraz by go chciał wsadzić tam z powrotem, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Ten dżin wypuszczony z butelki szaleje i warto przypomnieć dzieje pierwszego kalifatu, bo o co chodzi z tym kalifatem? Otóż kalif to jest następca proroka. Więc jeżeli mamy do czynienia z kalifatem, to znaczy, że to państwo ma nie tylko polityczne takie uzasadnienie, nie tylko militarne uzasadnienie, ale jeszcze religijne uzasadnienie, ponieważ muzułmanie traktują swoją religię bardzo poważnie, no to ma tu swój ciężar gatunkowy również polityczny i militarny. Proszę Państwa, pierwszy kalifat powstał w VII wieku po Chrystusie. Wystarczyło 150 lat, żeby opanował nie tylko obszar Półwyspu Arabskiego, Bliskiego Wschodu, ale również północną Afrykę, Półwysep Iberyjski, aż został w 720 roku zatrzymany właściwie już w środku Francji, pod Poitiers przez Karola Młota. A na wschodzie Mezopotamię i Turkestan aż po granicy Indii. Wystarczyło 150 lat, więc jesteśmy u progu nowych wydarzeń, jeżeli tego dżina nikt z powrotem do butelki nie wpakuje. I proszę Państwa, prezydent Obama, którego zwątpili bezbronni cywile syryjscy, został upokorzony na oczach całego świata przez zimnego ruskiego czekistę Putina. I nie wykluczam, że wielka polityka bywa inspirowana takimi
upokorzeniami, no też wielkimi. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I zostało zapalone zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, przy czym nikt nie ukrywał, że celem tego przewrotu politycznego jest wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, a podział na tę strefę wpływów był fundamentem lizbońskiego porządku politycznego ustanowionego w listopadzie 2010 roku. Krótko mówiąc, prezydent Obama wysadził w powietrze lizboński porządek polityczny. W rezultacie wysadzenia w powietrze lizbońskiego porządku politycznego sytuacja w Europie Środkowej znowu stała się, czy staje się płynna. Znowu staje się płynna. I to może mieć bardzo niedobre konsekwencje dla Polski. Dlatego, że widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone przygotowują krucjatę antyrosyjską. To by może nie było takie złe, gdyby nie to, że do tej krucjaty antyrosyjskiej Stany Zjednoczone potrzebują Niemców. Próbują wciągnąć do tej krucjaty Niemcy. Niemcy jak na razie pozostają, że tak powiem, stoją na gruncie strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego, które jak dotąd wytrzymało z powodzeniem różne próby niszczące, jakim zostało poddane. Ale ponieważ przed świętami teraz Bożego Narodzenia Jego Ekscelencja ambasador Stephen Mull, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, powiedział, że Stany Zjednoczone nie będą wycofywały wojsk z Europy, przeciwnie, będą zwiększały obecność wojskową amerykańską w Europie, to znaczy, że doktryna europeizacji Europy, której wyznawcami byli Niemcy, w odległą przyszłość się oddala. Więc co mogłoby skłonić Niemcy do machnięcia ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją w tym układzie? Moim zdaniem tylko jedna obietnica. Obietnica zgody Stanów Zjednoczonych na powrót do Niemiec tak zwanych ziem utraconych, to znaczy na powrót do granicy z 31 grudnia 1937 roku. Z jednoczesnym ustanowieniem nareszcie terytorium polskiego Judeopolonii. Dlatego, że to jest z punktu widzenia niemieckiego prawdziwy dar niebios, bo ustanowienie na reszcie terytorium polskiego w Judeokolonii automatycznie pozbawia jakiejkolwiek siły każdy polski protest. Każdy polski protest zostanie przedstawiony jako wybuch dzikiego, organicznego polskiego antysemityzmu, a cała opinia europejska jest intensywnie do tego celu przygotowana. Trzeba tylko taką interpretację uwiarygodnić. I z tego punktu widzenia realizacja żydowskich roszczeń majątkowych w Polsce jest z punktu widzenia niemieckiego po prostu majstersztykiem. Po prostu czymś, czego tylko im brakuje. Bo jakie konsekwencje byłyby realizacji roszczeń majątkowych? Przypominam, że one są szacowane na 60, może nawet 65 miliardów dolarów. Środowisko, które by na terenie Polski dysponowało takim majątkiem, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, dominującą pozycję polityczną. To by po prostu była szlachta dla mniej wartościowego narodu tybilczego. I każdy bunt przeciwko temu byłby zinterpretowany jako wybuch dzikiego polskiego antysemityzmu, a Państwo wiecie, intensywne przygotowania opinii europejskiej do takiego właśnie efektu są bardzo zaawansowane. Nie tylko zresztą zagraniczne, ale w Polsce jeden po drugim filmowcy kręcą filmy o tym, jakimi to antysemitami
Polacy są, prawda? No to jak sami filmowcy w samej Polsce powstają takie obrazy, to cóż dopiero za granicami myśleć. I proszę Państwa, być może, że tak nie będzie. Być może, że tak nie będzie. Być może, że paradoksalnie, albo może być jeszcze gorzej, bo państwo islamskie się odgraża, że zaatakuje również Rosję na Kaukazie. W tej sytuacji, gdyby do tego doszło, właśnie już do tego dochodzi, bo tam jakieś groźne jakieś takie były ataki, no to zimny rosyjski czekista Putin, który w tej chwili jest wrogiem numer jeden, stałby się sojusznikiem naszych sojuszników. Tak jak Stalin w czasie II wojny światowej. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. No i teraz pytanie, jak byśmy się w tym wszystkim odnaleźli, jako państwo, jako naród, który przeżywa bardzo głęboki kryzys przywództwa. Bardzo głęboki kryzys przywództwa. Nie wiem, czy ktokolwiek zna odpowiedź na to pytanie i tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję, że mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz rozumiem, że przechodzimy do następnego punktu. Dziękuję bardzo. Więc jeśli to prawda, no to jest to w najwyższym stopniu niepokojące. Już mniejsza o to, że lasy będą sprzedane, tylko że mówił o tym izraelski prezydent przed wizytą w Warszawie. W przeddzień wizyty w Warszawie udzielił wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej i powiedział, że głównym celem jego przyjazdu jest otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Natomiast on w związku z tym nie będzie nadawał pierwszorzędnego charakteru sprawie roszczeń, ale oczywiście on jej pamięta. Pamięta o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Więc warto w przyszłym roku wyborczym zagadnąć umiłowanych przywódców, którzy będą się do nas przymilać, jakiego to rodzaju obietnice poczynili, komu, jakiej treści, no i jakie umowy podpisali, bo to jest istotne, to jak mówię, może doprowadzić do zmiany struktury ekonomicznej i struktury społecznej i politycznej też Polski. W związku z tym to nie jest sprawa błaha. Więc powiadam, gdyby to było w innych okolicznościach, to bym się bardzo tym nie martwił, bo ja nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji, natomiast z uwagi na te okoliczności, to no, może być coś niepokojącego pod niewinnym pretekstem, tak jak takim niewinnym pretekstem była nowelizacja ustawy o kombatantach, a się okazało, że w rezultacie nowelizacji tej ustawy o kombatantach kilkadziesiąt tysięcy być może nawet obywateli Izraela będzie otrzymywała z Polski emerytury, więc warto zwracać uwagę na takie subtelności ustawodawcze. Marcin Gadbowski, również Kongres Nowej Prawicy. Ja mam takie pytanie, czy jest panu redaktorowi może znana taka analiza geopolityczna pana mecenasa Jacka Bartosiaka z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, który również w kontekście tego konfliktu ukraińskiego rozpatruje szanse i zagrożenie dla Polski, z tym, że on ujmuje to w takim trochę szerszym kontekście pewnego wydarzenia, którego pan redaktor tutaj nie wspomniał, czyli tak zwanego pivotu na Pacyfik, czyli zupełnie porzucenia przez Stany Zjednoczone zainteresowania Europą i Bliskim Wschodem.
skupienie się przede wszystkim na Pacyfiku oraz na coraz ważniejszej strategicznie rywalizacji z Chinami. I de facto zarówno Polska, jak i Izrael jesteśmy pozostawieni tak jakby sami sobie, bo ten parasol, który chronił zarówno naszą jakąś formę suwerenności, jak i w ogóle istnienie samego państwa Izrael, odchodzi od nas. I czy my w obecnej takiej, w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy można powiedzieć zarówno skryzysowany Zachód idzie do piekła, bo tam wzrasta populacja muzułmańska, mają zdemobilizowane wojsko, jak i na wschodzie, gdzie ze względu na konflikty, na konflikt między Rosją a Ukrainą, również tam mamy do czynienia z bliskim bankructwem tych państw, czy nie ma większej szansy teraz dla Polski, żebyśmy mogli po prostu bankrutów tych ze wschodu taniej kupić? Wie pan, ja bym doniesienia o bankructwie traktował bardzo ostrożnie. Właśnie czytam drugi tom dzienników Józefa Goebbelsa z lat 41, 42, 43. I Goebbels tam, o ile w roku 41 bardzo lekceważąco się odzywa o Rosjanach, o Rosji i tak dalej, to w 43 roku widać, że poziom szacunku wzrósł niepomiernie. Jeśli chodzi o to, co pan nazwał takim tutaj porzuceniem, syndromem porzucenia, myślę, że to jest normalne. Jest taki Franciszek Maria Ruet napisał, kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się o to, jakie wygody mają myszy na statku. Otóż Stany Zjednoczone mają pewne cele polityczne i jeżeli, jak powiadam, ja wspomniałem o tym, że organizują w tej chwili coś w rodzaju takiej krucjaty antyrosyjskiej, no to myślę, że Polska oczywiście może być wykorzystana w charakterze dywersanta, ale dywersant to nie jest siła uderzeniowa, to nie jest siła przełamania. Bez Niemiec taka krucjata się nie uda. I w związku z tym Niemcy muszą być jakoś przekonane do udziału w tej krucjacie, żeby porzuciły, żeby machnęły ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją. I powtórzę to, co mówiłem, że tylko jedna rzecz w moim przekonaniu może Niemcy do tego przekonać. Mianowicie zgoda Stanów Zjednoczonych na coś w rodzaju rozmiaru Polski. To może Niemców przekonać, bo to jest sprzyjający moment dziejowy. Potem będzie bardzo trudno to odkręcić, dlatego że już starożytni Rzymianie zauważyli, że Beatus Quitenet, prawda, szczęśliwy ten, co trzyma. Jak już raz to będą trzymać, to już nie puszczą. Niemcy są, jak powiadam, państwem poważnym, które o niczym nigdy nie zapomina. No i tyle. Natomiast co do samego zaangażowania Polski. Kiedy był w Warszawie prezydent Obama, który znowu kazał nam, właściwie coś można powiedzieć, że nam kazał, podjąć się roli dywersanta, to ja dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że nie powinniśmy popełniać po raz drugi błędu popełnionego przez pana prezydenta Kaczyńskiego, który podjął się tej roli za darmo. Skoro tak, to powinniśmy postawić, i to jasno, żeby było wiadomo, o co chodzi, to dla nas też by była ważna informacja, postawić dwie prośby, skierować dwie prośby pod adresem prezydenta Obamy. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone, i to oficjalnie, już nie po kryjomu, obiecały Polsce, że nigdy pod żadnym pozorem nie będą na Polskę naciskały w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. Po drugie, Polska, podejmując się niebezpiecznej roli dywersanta, z siłą rzeczy staje się państwem frontowym.
takim razie powinna być przez Stany Zjednoczone, skoro one od nas tego oczekują, potraktowana tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Konkretnie Polska powinna dostać kroplówkę finansową, 4 miliardy dolarów rocznie, plus udogodnienia wojskowe takie same, z jakich korzysta Izrael. Jeśli prezydent Obama by nam odmówił, albo by nas wyśmiał, no to byłaby to dla nas ważna informacja, że chce nas stłamsić i zostawić z dzieckiem. No to my nie powinniśmy się podejmować na tych warunkach tego rodzaju niebezpiecznych przedsięwzięć. Natomiast jeśli by nam nie odmówił, no to tym lepiej dla nas, byśmy mieli lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Jak Państwo wiecie, pan prezydent Komorowski zainicjował program modernizacji sił zbrojnych. 10-letni program, na który Polska ma wydać 140 miliardów złotych. No, czy to dużo, czy mało, warto porównać to z inną kwotą. Polska w ubiegłym roku na obsługę długu publicznego wydała ponad 50 miliardów złotych. A tu 10-letni program modernizacji sił zbrojnych to jest 140 miliardów złotych. Więc gdyby ta kroplówka finansowa się okazała realna, no to ten program modernizacji sił zbrojnych można by skrócić o połowę, a gdyby Polska jeszcze mogła skorzystać z udogodnień wojskowych, tak jak inne państwo frontowe, to można by go skrócić nawet do 2 lat. Zlikwidowalibyśmy niebezpieczną lukę czasową w ten sposób. Ale o ile wiadomo, żaden z naszych umówionych przywódców o to pana prezydenta Obamę nie zagadnął. Najwyraźniej licząc na to, że jak go nie zagadnie, no to jego notowania w stronnictwie amerykańskim będą wyższe. Problem nasz polega na tym, że z Polską, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, w Polsce rządzą 3 stronnictwa. Ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. I naszym problemem jest to, że nie ma stronnictwa polskiego, które by miało władzę oczywiście, bo takie potencjalne jakieś to jest, ale no nie ma przełożenia na politykę państwa. Proszę bardzo. Ja korzystając z tej okazji, jeszcze poinformuję, że tam z tyłu przy wyjściu można nabyć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, gadżety patriotyczne i pismo narodowe, także książki pana redaktora po prawej stronie z tyłu są do nabycia. Oraz chciałbym was poinformować o zbiórce podpisów. Jak wiadomo, Fundacja Łączka organizuje i prowadzi badania na cmentarze, na Łączce, na wojskowym cmentarzu na Pomorskach w Warszawie. Tam odkopują szczątki polskich bohaterów, którzy są tam pochowani. I podpisując się na tą listę, Fundacja Łączka pragnie żąda od najwyższych władz Rzeczypospolitej, prezydenta, marszałka Sejmu, premiera, do podjęcia natychmiastowych działań w celu budowy Panteonu Narodowego, gdzie z należnymi honorami zostaną pochowani polscy bohaterowie, ustalenia tożsamości wydobytych szczątków poprzez prowadzenie badań DNA oraz umożliwienie dokończenia prac ekshumacyjnych na Łączce wojskowego cmentarza na Powązkach. Także te listy będzie można podpisać po spotkaniu, myślę, na końcu. Będzie można pobrać i wśród swoich znajomych rozkomportować to, aby to zbieranie zostało przeprowadzone sprawnie. Tutaj jest adres, gdzie można te listy podesłać. I również myślę, że nie będzie to żaden problem dla księdza, jeżeli są osoby, które chciałyby się dowiedzieć, jak pomóc Polakom tam na Ukrainie, na wschodzie, albo ogólnie ludziom, którzy są w potrzebie, to pragnę poinformować, że może po spotkaniu niech podejdą do księdza i ksiądz takiej informacji udzieli. To przejdziemy do następnego pytania. Przepraszam, bo zapomniałem dodać. Wie pan, jeśli chodzi o ten Pacyfik i Chiny, ja mówiłem, że ambasador Mul właśnie tuż przed świętami powiedział, że Stany Zjednoczone nie będą już wycofywały wojsk z Europy.
przeciwnie, będą zwiększały obecność wojskową w Europie. To, co jeszcze się wydawało 3 lata temu oczywistą oczywistością, w tej chwili już oczywistą oczywistością nie jest. Ja mam dwa pytania. Pierwsze do księdza. Czy jest jakiekolwiek wsparcie organów państwa polskiego dla mieszkających na wschodniej Ukrainie Polaków? Jak już jest, mam mikrofon, to następne pytanie do pana redaktora. Dotyczy pewnej ostatniej gwiazdy internetu, mianowicie pana Stanogi, jego fenomenu, jego popularności w internecie. Pan Stanoga jest znany, że to jest były znajomy niejakiego Piotra Tymochowicza. Moje pytanie brzmi, czy to Tymochowicz i stojące za nim służby specjalne po sukcesie chłopskiego populisty Lepera, lewackiego populisty Palikota nie postanowiły sprawdzić, czy uda się wypromować takiego, nazwijmy to, prowackiego, czy nawet nacjonalistycznego populistę, a mianowicie pana Stanogę. Dziękuję. Jeśli chodzi o pana Stanogę, no cóż, zawsze mnie dziwiło, znaczy dziwiło, może nie dziwiło, a zastanawiało to, że on jest bardzo dobrze poinformowany. To no, skłaniało mnie do postawienia sobie pytania, w jaki sposób można być tak świetnie poinformowanym bez pomocy z zewnątrz. Już podejrzewam, że on może korzystać z jakiejś pomocy z zewnątrz. No ale ci, którzy mu pomagają, to też czegoś od niego oczekują, prawda, na coś tam liczą. Być może to nie jest nic złego, ale no, po prostu nie wiem. To, że tam, ja nawet nie wiedziałem, że on był znajomym, czy tam jakimś współpracownikiem pana Tymochowicza. Pan Tymochowicz to jest w ogóle dziwna postać. No gdyby nie było słowa Hochstapler, to należałoby go wymyślić. To tyle. Powiem, zawsze mi się przypomina, kiedy tak się przypominam panu Stanodze, to mi się przypomina taki pan Rybicki, który w 1981 roku był takim ekspertem regionu Mazowsze Solidarności. No i kiedy zakładałem Solidarność w wydawnictwie Prasa ZSL, to trochę było tak, jakby w KC zakładać, no to on tam przyszedł. I strasznie bojowe przemówienie wygłosił, takie, że prawie że powinienem ja być aresztowany po tym jego przemówieniu. No i wydawało mi się, że to być może, że ja jestem przeszłym, że on jest taki odważny i tak dalej. Ale spotkałem go w stanie wojennym, bo okazało się, że on był konfidentem. Więc to zawsze mnie tak, zapala mi się czerwona lampka, jak taki radykał. Kolejne pytanie. Adrian Osiakowski, Fundacja Normalna Kultura. Ja mam takie pytanie do pana redaktora, którego cenimy, myślę, wszyscy jako wnikliwego analityka sytuacji i wewnętrznej, i geopolitycznej, chyba jedynego na tym poziomie w Polsce, ale cała ta diagnostyka, powiedzmy, sytuacji międzynarodowej, te pytania z sali i te pana redaktora odpowiedzi troszeczkę trafia w próżnię, bo rozbijamy się o ten problem, o którym pan mówił wcześniej, czyli braku głowy. Już o tym Wybicki na przykład pisał i wielu innych, ale nawet Wybicki ponad 200 lat temu, około 200 lat temu o tym pisał, że Polska nie ma głowy, bo straciła ją dla Petersburga i Berlina. I teraz pytanie, jak tą głowę odzyskać? Myślę, że ten problem jest no, kilkusetletni nawet i czy to jest tylko kwestia zmian personalnych, bo nasze doświadczenia uczą nas, że to nie wystarczy. Czy tutaj trzeba nowej metodologii? Jak pan redaktor to widzi? Jak odzyskać tą głowę, żeby ten ośrodek polityki właśnie był ośrodkiem polskim, czysto polskim? Wie pan, ja podkładam nadzieję w zmianie pokoleniowej. Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, bo to nie da się głowy spreparować. Musi odrosnąć po prostu. Jak, wie pan, no, w przypadku człowieka głowa nie odrasta, ale w przypadku narodu to odrasta. Ale to nie następuje z dnia na dzień. Nam trzeba po prostu poczekać, aż odrośnie. No i w
wtedy zobaczymy, co jest warta. Jak powiem, upatruję nadzieję w zmianie pokoleniowej. To, że no, państwo jesteście tak już nieobecni, to znacznie młodsi ode mnie, to mnie napawa optymizmem. Wiem, że kiedy się ta zmiana pokoleniowa ujawniła, znaczy kiedy nowe pokolenie zdeklarowało się politycznie, nawet w sposób taki trochę enigmatyczny, ale jednak, establishment natychmiast zareagował wypowiedzeniem wojny faszyzmowi, świętą proklamowaną świętej wojny z faszyzmem. Żeby było jasne, faszyzm rzeczywiście nam zagraża. Tyle tylko, że nie z tej strony, w którą ci ludzie pokazują. Bo faszyzm nie polega na tym, że się na przykład Żydów nie lubi, czy że się podnosi rękę w rzymskim salucie. Tylko istotą faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. To jest istota faszyzmu. Więc dobrze jest odwołać się do twórcy, do klasyka, do Mussoliniego, który przedstawił formułę: wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To jest istota faszyzmu. I to nam zagraża, i to, ale nie z tej strony, w którą oni pokazują, tylko z przeciwnej, z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej to się robi. Na czym polega, może tak, zmieniła się strategia, to nas myli trochę, bo zmieniła się strategia prowadzenia rewolucji komunistycznej. Ona jest w pełnym natarciu w tej chwili. Tyle tylko, że jest realizowana według innej strategii niż my znamy. Bo my znamy strategię bolszewicką. Ona się składała z takich trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Dała, przyniosła rezultaty, nie powiem, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym odstąpiono od tej strategii i obecnie rewolucja komunistyczna, jak powiem, w pełnym natarciu jest realizowana z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej. Tyle tylko, że według strategii, którą zaproponował w latach 20. Antoni Gramsci, włoski komunista Antoni Gramsci, która głównym polem bitwy rewolucyjnej czyni ludzką świadomość, czyli sferę kultury. W związku z tym na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. I to masowe duraczenie jest realizowane z użyciem takiej piekielnej triady: państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, ale zgodnie z tym, co zalecał Machiavelli w Księciu. Machiavelli pisał, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Ponieważ duraczenie daje takie znakomite rezultaty, to narzędzia terroru są wprawdzie stworzone, ale nie są używane. Między innymi, żeby nas nie płoszyć, żeby potencjalnych ofiar przestrzeni nie płoszyć. Bo terror, państwo wiecie, to jest nic przyjemnego, ale ma jedną zaletę z punktu widzenia ludzi zwykłych. Otóż człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. On to wie. Zdaje sobie z tego sprawę. Czeka, kiedy terror zalżeje, kiedy terror ustanie. Ale myśli po swojemu. Czasami może nie przeżyć tego eksperymentu. Czasami wychodzi taki poobijany z tego, że już nic mu się nie chce. Ale na jego władze umysłowe to w zasadniczy sposób źle nie wpływa. Natomiast człowiek zoperowany, on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że tylko naprawdę. Na nic nie czeka, już na nic nie liczy. I z tego punktu widzenia ta strategia jest bardziej niebezpieczna. I wprawdzie strategia się zmieniła, ale cel się nie zmienił. Cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Bo jak się ktoś wyrzeka wolnej woli, to już koniec. Już drugi raz jej nie odzyskuje. I w związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym państwie. W normalnych warunkach, bo w normalnych warunkach trzeba dokonywać wyborów i to samemu trzeba dokonywać wyborów, a on tego właśnie już nie umie. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu
środowiska, bo chciałem powiedzieć naturalnego, ale to nie jest naturalne środowisko, sztucznego środowiska w postaci państwa totalitarnego. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Tym, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. Na przykład nie toleruje władzy rodzicielskiej, bo to też jest władza i autonomiczna względem państwowej. No to mamy, przecież na naszych oczach to się robi. Z władzy rodzicielskiej pozostał, i to na skutek ustawodawstwa, pozostał w tej chwili już tylko obowiązek alimentacyjny. Już nic nie zostało z tego, poza obowiązkiem alimentacyjnym. Nie toleruje państwo totalitarne władzy religijnej, bo to też jest władza. No to mamy wojnę. Bo ona jest prowadzona w rękawiczkach i tak dalej, ale francuski prezydent Sarkozy, wspomniany przeze mnie kilka lat temu, jak jeszcze był prezydentem, to przedstawił propozycję do odrzucenia. Powiedział tak, albo Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki. Co to znaczy zaakceptuje zasadę laickości republiki? Wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego. I się zdegraduje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, to komu to, to komu nic nie szkodzi. To nawet to powiadam, Sarkozy nawet może dostawać pieniądze od tego. A jak nie, no to wojna. No to jest i tak, bo część przeszła na stronę wroga, prawda? Część przeszła na stronę wroga. Albo udaje tak tam kroczkami drobnymi pląsa, prawda? Wokół tego jeszcze tak. To się wstydzi, ale już tak, już jedną nogą jest tam po drugiej stronie barykady. I mamy kryzys przywództwa, wie pan, to tak jakbyśmy, tak, ja czasami tak proponuję uczestnikom spotkań, żeby tak puścili wodze fantazji, wyobrazili sobie, że spoglądamy na nasz naród z góry. No może nie z nieba, bo tu zdążymy jeszcze, prawda, ale z wysokości przelotowej samolotu. Co widzimy? Ano widzimy, jak nasz naród podąża ku świetlanej przyszłości, bo gdzieś by indziej, prawda? Nasi umiłowani przywódcy z przodu, reszta z tyłu, no wszystko w jak najlepszym porządku. Jedna rzecz wymaga wyjaśnienia. Dlaczego umiłowani przywódcy są z przodu? Czy dlatego, że wiedzą, gdzie jest świetlana przyszłość i którędy tam się idzie? I dlatego są z przodu, a reszta za nimi? Czy dlatego, że w popłochu przed nami uciekają, w ogóle nie patrząc gdzie. Wydaje mi się, że ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna, bo gdyby oni wiedzieli, gdzie jest świetlana przyszłość i które tam się dzieje, to już kontury świetlanej przyszłości byśmy jakieś dostrzegali. A tu nic nie widać. Ciemność widzę, jak mówią sztur, prawda? Ciemność widzę. Otóż wydaje się, że oni przed nami uciekają. Dlaczego uciekają? No to jasne dlaczego, bo się boją nas. Dlaczego się nas boją? A prawdopodobnie dlatego, że wiedzą, że nas zdradzili i się boją, co to będzie, jak my sobie to uświadomimy. Jak my się do nich wtedy zabierzemy. Tego się boją, rzeczywiście. Więc trochę przesadzam, że oni uciekają tak prosto przed siebie, nie patrząc gdzie, uciekają do Unii Europejskiej w nadziei, że zostaną za tę zdradę tam wynagrodzeni. Zresztą są wynagrodzeni. Są wynagrodzeni. Bo i to na tym polega między innymi kryzys przywództwa. I jedyne wyjście to jest, znaczy jedyna nadzieja, to jest zmiana pokoleniowa. Wie pan, nie dlatego Mojżesz prowadził Żydów przez pustynię 40 lat, że nie mógł trafić. Tylko dlatego, że musiało wymrzeć pokolenie ukształtowane w niewoli, bo z nim nic by nie zrobił. Co oni się, jak oni się zachowywali? Jak tylko jakiś problem się pojawił, to zaraz z pyskiem do niego, no gdzie żeś nas wyprowadził, tam mieliśmy pełną michę, co żeś tu wyprowadziłeś nas na zatracenie. A tam ci, co nie pamiętali niewoli, nie znali niewoli, to z nimi wszystko można było, na wszystko się porwać. I to jest właśnie to. I dlatego między innymi pan prezydent Komorowski 24 stycznia podpisał ustawę o bratniej pomocy. Ponieważ z młodym pokoleniem, to jest młoda generacja,
która nie ma doświadczenia z przemocą. Jeszcze nie ma doświadczenia z przemocą, w związku z tym się niczego nie boi. Opanować takie masy to może być trudno, więc nasi umiłowani przywódcy nie są pewni, czy sami by sobie poradzili, więc na wszelki wypadek stworzyli sobie pozory legalności dla takiego łajdactwa. Ale mówię, to trzeba czekać, trzeba poczekać, trzeba się uzbroić w cierpliwość, trzeba robić swoje. I jak to pisał Jachowicz, czyń każdy w swoim kółku, co każe Duch Boży, a całość sama się złoży. Proszę bardzo. Ja niestety muszę już ogłosić, że moglibyśmy tu rozmawiać bardzo długo, ale niestety mamy pewne ramy czasowe, które nas zdecydowanie ograniczają. Także ja z tego miejsca w imieniu organizatorów, w imieniu wszystkich gości chciałem naszym gościom podziękować, panu redaktorowi i księdzu za naprawdę ciekawe świadectwo. No i proszę was o gorące brawa za ten